Wolność dla Polaków zawsze była wartością fundamentalną. Nasi rodacy bronili jej za cenę życia, znosząc cierpienie, rozdzielenie z rodziną i ojczyzną. Lata restrykcji i niszczenia tego, co najbardziej polskie, doprowadziło do tragicznego dnia, jakim był dzień 13 grudnia 1981 rok. Stan wojenny to tragiczne wydarzenie w historii naszego narodu, które przyniosło wiele ofiar, cierpienia i ogromną niepewność co do przyszłości naszego kraju. Święty Jan Paweł II modlił się wtedy i prosił, aby nie doszło do bratobójczej walki i rozlewu krwi. Przypomniał nam, abyśmy zachowali ufność Matce Bożej, naszej opiekunce i wspomożycielce. Mówił, nie może być przelana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Pamiętając o tych słowach, o ofiarach pacyfikacji kopalni Wujek, o wielu anonimowych ofiarach systemu wojennego i kapłanach, którzy tak jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko uczyli, jak zło dobrem zwyciężać, módlmy się o trwały pokój w naszej ojczyźnie. U progu beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II pamiętajmy o ich wyzwaniu, że powinniśmy uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość i dobrobyt Polski. Na znak naszej solidarności i pamięci o tragicznych wydarzeniach z 13 grudnia 1981 roku, wzorem świętego Jana Pawła II, zapalmy w naszych oknach świecę, która upamiętni bolesne wydarzenia sprzed 38 lat.